studiu Radia Lublin gość, ksiądz Rafał Pastwa. Cześć, dzień dobry. Cześć. Ksiądz poeta, bo twój nowy tomik wierszy właśnie się ukazuje i on jest pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania, ale ty robisz wiele innych rzeczy. Jesteś założycielem Fundacji Za Bramą, jesteś także dziennikarzem, fotografem, w wielu miejscach się udzielasz. A my poznaliśmy się, Rafale, przy okazji twojej pierwszej publikacji związanej mocno z twoją mamą. To było bardzo wiele lat temu i taka inspiracja ze strony Ernesta Bryla, który nakłonił mnie do tego, żeby spróbować wydać, że to jest dobre literacko, że warto spróbować. I rzeczywiście ta pierwsza książka razem z mamą doczekała się dwóch wydań i w zasadzie rozeszły się kompletnie. Po wielu latach, można powiedzieć, takiej posuchy pojawiły się nowe wiersze. Kilka nowych wierszy, mocno lubelskich, mocno takich codziennych, związanych z naszym życiem, z naszymi lękami, strachami dotyczącymi starości, umierania, problemów z Panem Bogiem, problemów z ludźmi, o tym, jak my patrzymy na swoje życie, na naszą ulicę, na to, co za oknem. I rzeczywiście to ten wiersz Wszystkie nieba nad Lublinem jest jakiś taki może przodujący w tym zbiorze. Natomiast wolałbym inne określenie niż ksiądz poeta. Bo księdzem jestem tak, jak jestem poetą. Jestem Rafałem Pastwą, który został księdzem, będąc katolikiem. A ta pasja, może próba pisania poezji, jest równoległa. I myślę, że bycie księdzem nie ma wpływu na pisanie poezji w moim przypadku, pisanie wierszy czy pisanie innych tekstów literackich. Raczej jest to dopełnienie, to jest kolejny język tego, kim jestem, kolejna część. Skąd ta obsesja starości i śmierci w twoich wierszach, w twojej poezji, skoro jako ksiądz jednak, jako teolog także, te sprawy zapewne powinieneś mieć już dawno w głowie ułożone i to co po śmierci? Nikt nie ma z tych spraw ułożonych. Myślę, że z całą pewnością możemy wierzyć, możemy o pewnych rzeczach myśleć z nadzieją i to jest bezapelacyjnie. Natomiast czym innym jest myślenie o tym? No, żyję pośród ludzi, ale jestem sam. I to nie dotyczy tylko księdza we współczesnym świecie. To jest jakby szerszy proces mediatyzacji tej mentalności mediów, w których żyjemy. Nawet jak jesteśmy razem, to i tak szukamy przestrzeni dla siebie. O taką przestrzeń coraz trudniej. Jak jesteśmy sami, to z kolei tęsknimy za ludźmi. Bardzo ciężko jest zapełnić taką głęboką tęsknotę, mimo że mamy coraz wygodniejsze życie, coraz większą możliwość dostępu do technologii. No niestety coraz mniej drzew i ciężko przejść przez Lublin w taki upał, ale myślę, że tak naprawdę ten tom jest też o współodczuwaniu z innymi, z przedstawicielami innych gatunków. Tu jest dużo miejsca poświęconego zwierzętom, nawet ptakom, nawet tym ptakom na rysunkach, które pojawiły się przy okazji wystawy dzieł Picassa na zamku w Lublinie. Czy pojawia się także wątek jednego z artystów, malarzy ze wschodu, związanego z kamieniem za hełmem, więc myślę, że to jest taki dotyk, takie właśnie takie przeciwciało i pilimubab na to, co jest trudne w codziennym życiu. No właśnie, to jest tytuł twojego tomu, nie powtórzę tego słowa. I pilimubab, no przeciwciało, też związane jakby z terapią nowotworową. Wiadomo, że w terapii onkologicznych, tak samo jak w różnego rodzaju działaniach skomplikowanych medycznych, pojawiają się skutki uboczne. I wcale nie jest tak, że literatura musi być odpowiedzią czy takim lekarstwem na nasze bolączki codzienności. Mogą pojawić się skutki uboczne, bo możemy sięgnąć po literaturę, która nas będzie niszczyć albo nie da tego, czego byśmy oczekiwali. Ale ja wierzę, że słowa, że literatura są, mogą oczyścić nasze myśli, nasze codzienne funkcjonowanie, nasze uczucia, że możemy być po prostu dla siebie bardziej życzliwi, że inaczej pojmiemy świat i swoją obecność tutaj, mimo że jest czasami bardzo, bardzo trudno. Poza tym poezja to jest coś, co po prostu daje do myślenia. Zapisane własne myśli też przypominają nam o tym, co było dla nas ważne, jacy byliśmy wcześniej. Ty widzisz po swoich tomach wierszy, po swoich zbiorach, po swojej poezji, że się zmieniłeś? Bardzo to widzę i jest to też z jednej strony takie pouczające, a z drugiej strony przeraża.
bo po pierwsze pokazuje, że ja bez słów nie potrafię funkcjonować, że pisanie to jest trochę, nie chcę się, broń Boże, porównywać do... Przepraszam, Irona Białuszewskiego, ale jest jakaś taka obsesja, że jak przestanę pisać, to przestanę funkcjonować. Jest na pewno dużo takiej surowości, która, nie wiem, w jakiś sposób weszła pod moją taką, podskórnie we mnie. To, co było u Różewicza, taka surowość, też w stosunku do Boga, do wiary, do tych spraw, które często są banalizowane. Tu nie ma poezji właśnie o słodkich aniołkach, o biedronkach, o słodkiej przyrodzie, tak jak u księdza Twardowskiego. Ja mu tego zazdroszczę. Ale jest, można powiedzieć, taka surowizna, a jednocześnie ja odkrywam coś tak niesamowitego, że jak czytam te wiersze, to się zastanawiam, jakie to napisałem. To są takie momenty, takie ukłucia, takie uszczypnięcia, to się pojawia i domaga pojawienia. A jednocześnie jest to poezja, która została zebrana z poprzednich tomów, rozproszonych, trzech poprzednich tomów, i są te nowe wiersze, i to się złożyło na taki bardzo mocny lubelski klimat tych wierszy, utworów, ale jednocześnie to jest tak jak pewnie z muzyką. Kiedyś słuchałem koncertu Soundgarden i nieżyjący już wokalista powiedział, że kiedy grają na żywo niektóre utwory, to za każdym razem one mają inny wymiar, i pewnie coś w tym jest. Właśnie ta perspektywa czasu. A ja czytam te wiersze i myślę sobie, o tak, w tym wierszu widzę Rafała, a potem czytam kolejny i sobie myślę, naprawdę to Rafał? Gratuluję ci tego zbioru wierszy. Państwu serdecznie polecam. Do poczytania jeszcze przed spotkaniem wtorkowym, tak, żeby być dobrze przygotowanym. Mam bo we wtorek egzemplarze. Pierwsze promocyjne spotkanie. Tak, w Centrum Spotkania Kultur o godzinie 18:00, we wtorek 18 czerwca. Polecamy serdecznie. A już podpisane przez Rafała, czyli z autografami, dwa zbiory. Skromne. Powędrują do Państwa, do naszych słuchaczy, słuchaczki lub słuchacza. Proszę więc mailować drugapołowadnia@radio.lublin.pl. Skoro piszesz takie piękne wiersze, Rafale, to zakończę żartobliwie. Jesteś jednym z tych księży, którzy też piszą swoje kazania, tak? Bo ponoć nie wszyscy potrafią. Ja piszę swoje kazania, nie korzystam w zasadzie z tekstów dodatkowych. Oczywiście czytam wcześniej i zastanawiam się, natomiast to są zawsze moje autorskie kazania i w zasadzie jak jest kilka w ciągu dnia, to nigdy ich nie powtarzam. Ksiądz Rafał Pastwa, jego tom wierszy Państwu polecamy. Przypomnę, spotkanie w najbliższy wtorek o godzinie 18:00 w Centrum Spotkania Kultur właśnie z naszym dzisiejszym bohaterem. A przy okazji dziękuję też byłemu dyrektorowi Piotrowi Franaszkowi, całej ekipie, która pozwoliła to przygotować, i obecnej, która dokończyła dzieła. Dziękuję. Do zobaczenia bardzo. We wtorek wieczorem. Druga połowa dnia.